Proszę Państwa, chcemy dzisiaj przekazać informację o tym, że zwołana na godzinę 16 z inicjatywy Platformy Obywatelskiej posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej na temat wyjątkowej sytuacji kadrowej w siłach zbrojnych, mianowicie wielkich czystkach, wielkiej czystce kadrowej, to posiedzenie Sejmowej Komisji zostało utajnione. Opinia publiczna nie będzie mogła się dowiedzieć, z jakich powodów, jakie przesłanki decydują o tym, że mamy do czynienia z tak dramatyczną sytuacją z punktu widzenia spraw kadrowych. Proszę Państwa, niezależnie od tego, że Antoni Macierewicz się boi i nie chce opinii publicznej przekazać powodów swojego działania, szkodliwego działania, to dzisiaj utajniając posiedzenie tej komisji i tak w kolejnych dniach będzie musiał Polakom odpowiedzieć, dlaczego z Wojska Polskiego odeszli prawie wszyscy dowódcy, którzy byli przygotowani, przeszli poprzez stanowiska w kraju, wykonywali zadania z sukcesem, z powodzeniem w misjach poza granicami kraju, zdobyli autorytet w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rozpoczęli kadencję i w trakcie tych kadencji albo są odwoływani, albo są zwalniani. Tracimy dowódców niezwykle doświadczonych. Jak powiadam, w trakcie kadencji, w maju ubiegłego roku, na stanowisko szefa sztabu generalnego został powołany pan generał Gocuł. Został powołany przez ministra Antoniego Macierewicza. Po kilku miesiącach złożył rezygnację. W trakcie kadencji ze stanowiska dowódcy generalnego odszedł generał Mirosław Różański. W swoim wystąpieniu pożegnalnym przed ministrem obrony narodowej, przed swoimi żołnierzami powiedział, że obejmując stanowisko zapowiadał określone zadania do wykonania. Ponieważ nie może wykonać tych zadań, musi zrezygnować. W związku z tym pytamy, panie ministrze Macierewicz, co się wydarzyło, że najważniejsi dowódcy sił zbrojnych nie mogą wykonać zadań, które stoją przed siłami zbrojnymi, że nie mogą wykonać zadań dla bezpieczeństwa Polski. Proszę Państwa, ale nie tylko ci najważniejsi dowódcy. Dowódca sił powietrznych, dowódca marynarki wojennej, wojsk specjalnych, ci wszyscy, którzy budowali kompetencje naszych sił zbrojnych, odchodzą. Odeszli wszyscy rektorzy, zostali zwolnieni bądź odeszli wszyscy rektorzy wojskowych szkół wyższych. Ale trzeba wspomnieć o rzeczy niezwykle bulwersującej, nawet na tle tych, które przed chwilą opisałem. Antoni Macierewicz odwołał generała Janusza Bojarskiego, cofając mu zgodę na jego pracę i służbę poza granicami kraju. Doprowadził do tego, że Polak przestał pełnić kluczowe stanowisko w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pan generał Janusz Bojarski był szefem Akademii Obrony NATO, jedynej takiej placówki natowskiej kształcącej najwyższych dowódców państw sojuszniczych. Mało tego, kiedy to kierownictwo resortu napotkało opór środowiska przed zwolnieniami, przed właśnie pozbyciem się ich, mianowicie w Akademii Obrony Narodowej, to posunęli się do tego, że zlikwidowali uczelnię. To nawiązanie do najgorszych lat PRL-owskich, kiedy zamykano wydziały na uczelniach w ramach represji. Tutaj dla tych celów kadrowych posunięto się do likwidacji całej uczelni. Proszę Państwa, dlaczego się tak dzieje? Dzisiaj chcieliśmy uzyskać informację, dlaczego się tak dzieje. My w dużej mierze wiemy i opinia publiczna od wielu miesięcy dowiaduje się o bulwersujących zdarzeniach w tym resorcie. Tam panuje bałagan i nieudolność. Ona może być wyznaczona poprzez jeden fakt, że poprzez te kilkanaście miesięcy, 14 miesięcy funkcjonowania nowego rządu i tego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej nie odbyło się nawet raz kierownictwo, narada kierownictwa tego resortu. Tam nie ma normalnego przepływu informacji. Ci dowódcy, dyrektorzy departamentów nie mogą uzgadniać stanowisk. Tam kluczowe role
pełnił, o czym się przekonujemy, wizytował jednostki, rozmawiał z generałami, dowódcami, wreszcie zwalniał ich. Bartłomiej Misiewicz, urzędnik w tym resorcie. Człowiek, który stał się symbolem niekompetencji i niewiedzy. Człowiek, który został wyznaczony przez tego ministra obrony narodowej na pełnomocnika ministra do spraw utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Człowiek, który nie miał żadnego doświadczenia w relacjach międzynarodowych, który nie miał żadnego doświadczenia w funkcjonowaniu służb specjalnych, został wydelegowany jako pełnomocnik polski przedstawiciel do współpracy z 10 poważnymi przedstawicielami 10 innych państw, by budować placówkę natowską. Ci, którzy nie muszą, wypisują się z tego bałaganu i z tej nieudolności. Inni są zwalniani, bo cechą ministra Macierewicza jest też to, że on nie toleruje niezależności, że wokół niego nie utrzyma się w dłuższej perspektywie czasowej nikt, kto posiada autorytet, kto posiada niezależność. Proszę Państwa, wiemy, co się dzieje. Wiemy w dużej mierze, dlaczego się dzieje. I trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że skutki tego, co się dzieje, są bardzo złe, a będą jeszcze gorsze. Zamiast doświadczonych generałów z autorytetem, sprawy polskiego bezpieczeństwa prowadzą ludzie bez przygotowania. Nigdy w życiu nie dzieje się tak, że złe działania przynoszą dobre rezultaty. Złe działania zawsze przynoszą złe rezultaty. I tak będzie w tej sprawie. Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone. Potencjał polskiej armii został radykalnie osłabiony poprzez odejście doświadczonych dowódców, żołnierzy. Dzisiaj powinniśmy otrzymać informację na tą Komisję Obrony Narodowej, bo prosiliśmy o taką informację. Na przestrzeni tych 14 miesięcy, ilu generałów, ilu oficerów, pułkowników, majorów, kapitanów, poruczników, ilu podoficerów, ilu szeregowych odeszło z polskich sił zbrojnych. Ta informacja musi być przekazana posłom, musi być przekazana opinii publicznej. Będziemy mieli pełny obraz nieszczęścia, które wynika z kierowania resortem przez Antoniego Macierewicza. O wprowadzeniu tajnego posiedzenia decyduje cała komisja. Natomiast komisja się jeszcze nie zebrała, a mamy już tajne posiedzenie. To jest cecha rządów tej formacji, Prawa i Sprawiedliwość. Ale widać się coraz bardziej, że coraz bardziej się cofają i coraz bardziej się chowają. Przewodniczący tej komisji zdecydował o tym, że komisja będzie w trybie niejawnym, chociaż nie ma do tego żadnego prawa. Prawo nie daje mu podstaw do utajniania, ale ta formacja prawem przestała się już dawno przejmować. Szanowni Państwo, zawsze jest tak, że są pewne sprawy, które powinny być wyjęte poza spór polityczny. Bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa, bezpieczeństwo polskich żołnierzy zawsze było właśnie taką sprawą, która jest wyjęta poza spór polityczny. Mimo że zmieniały się rządy, nie zmieniały się kierownictwa dywizji. Mimo że zmieniali się ministrowie, nie zmieniali się dowódcy brygad, chyba że tego wymagał interes armii. Teraz jest odwrotnie. Teraz z armii pozbyto się ponad 20 generałów, 250 pułkowników i tysięcy żołnierzy. Dziś chcemy poznać odpowiedź na te kluczowe pytania. Ale też warto zaznaczyć, że żołnierz może bać się swojego wroga, ale nie może bać się swojego przełożonego. Dzisiaj dochodzimy do sytuacji, kiedy żołnierz Wojska Polskiego może bać się rzecznika MON-u. Dzisiaj dochodzimy do sytuacji, kiedy oficer Wojska Polskiego może bać się urzędnika z Klonowej tylko dlatego, że jest w jakiś dziwny sposób umocowany przy Antonim Macierewiczu. Wypada zadać sobie pytanie, po co to posiedzenie komisji zostało utajnione. Więc trzy takie przypadki. Być może zostało utajnione dlatego, że nie chcą panowie ministrowie rozmawiać o dowódcy 12 dywizji, generale brygady Andrzeju Rełdewiczu, kanclerzu kapituły Orderu Krzyża Wojskowego, który jest odpowiednikiem pokojowego odznaczenia Virtuti Militari, który został zdjęty ze stanowiska prawdopodobnie po niezłożonym meldunku rzecznikowi Ministerstwa Obrony Narodowej, panu Misiewiczowi.
a może nie chcą rozmawiać o panu pułkowniku, profesorze, doktorze habilitowanym Robercie Olszewskim, znanym kardiologu, nagrodzonym za najlepszą habilitację z Wojskowego Instytutu Medycznego, którego przenieśli na niekardiologiczny etat w odległym garnizonie. A może nie chcą rozmawiać o panu pułkowniku Marku Baranowskim, dyrektorze Biura do Spraw Proobronnych, który został zastąpiony osobą cywilną, uwaga, przypadkiem znajomym posła Czartoryskiego z jednej grupy rekonstrukcyjnej. A może odwrotnie, warto by było wspomnieć na przykład o rektorze, komendancie Akademii Sztuki Wojennej, generale brygady Parafianowiczowi, który w rok awansował od stopnia podpułkownika do generała brygady. A teraz we własnej Akademii Sztuki Wojennej odbywa kurs generalski, na którym uczą go jego podwładni. To jest obraz tych kadrowych czystek i zmian w polskim wojsku przez ostatnie lata, przez ostatnie kilkanaście miesięcy i do tego będziemy wracać. Dlatego nie pozwolimy, żeby posłów opozycji traktować jako posłów drugiej kategorii. Nie pozwolimy, żeby opinia publiczna nie mogła poznać tych faktów, dlatego że one są opinii publicznej potrzebne, żeby zobaczyć, jak działa resort obrony narodowej. Dlatego jeszcze dzisiaj składamy wniosek o informację rządu na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tak żeby nie na utajnionej Komisji Obrony Narodowej, ale na jawnym posiedzeniu Sejmu rząd w takim trybie musiał zdać relacje ze zmian kadrowych i czystek kadrowych w polskim wojsku. Proszę Państwa, kiedy dostaliśmy informację o dzisiejszym posiedzeniu, nie było mowy o tym, że ono będzie tajne, o tym, że ono nagle z jawnego zrobiło się posiedzeniem tajnym. Dowiedzieliśmy się dzisiaj rano i powiem tak, jeżeli minister Macierewicz miał wystarczająco wiele odwagi, żeby pozbyć się bardzo doświadczonych i dobrze wykształconych oficerów z polskiej armii, to powinien mieć również wystarczająco wiele odwagi, żeby wytłumaczyć się z tego kroku opinii publicznej. Inaczej przyjdzie mi uznać, panie ministrze Macierewiczu, że jest pan po prostu tchórzem. Uważam, że pan się boi, że pan przestraszył się tego, że opinia publiczna może nie być po pana stronie i dlatego w trybie nagłym postanowił pan o tym, że to posiedzenie będzie tajne. Co więcej, jutro miało się odbyć posiedzenie dotyczące przyszłości systemu F-16. I to posiedzenie zostało odwołane, również nie wiemy dlaczego. Także panie ministrze, ciężko to przyznać, jest pan tchórzem.